wieczorem gdzieś? No proste, to zaraz do domu. Nara. No hej. Skąd ty kurwa jest? Jaki jesteś? Jaki znak twój? Gdzie ty mieszkasz? W jakim kraju? I właśnie pozdrowienia. Gadu. Już chwileczkę, tylko włączę okienko, bo jest tutaj troszkę. Pozdrowienia dla kochanej Madzi oraz masa buziaków. Zapraszajcie znajomych do słuchania Radio NH i DJ Solary. Radio internetowe polega na tym, że łączymy się poprzez program Shoutcast z serwerem radiowym. Naprawdę nie potrzeba wiele, wystarczy zwykły komputer, który odgrywa rolę serwera i równocześnie miejsca pracy DJ-a, czyli tak zwana DJ-ka. Oprócz tego potrzebny jest tylko mikrofon. Radio internetowe daje nam ten komfort i swobodę, że możemy je tworzyć w domu, swobodnie przed komputerem, w kapciach. Nie musimy nigdzie wychodzić, aby nadawać audycje. Wiadomo, radio komercyjne to są koszty duże, tysiące papierów załatwianie, no i co najważniejsze, wiek. No od czegoś trzeba było zacząć, no to jakoś mnie tam Sebastian wkręcił właśnie do radia. Uczyłem się, no i w dalszym ciągu non-stop się uczę o sumie jednych z najlepszych prezenterów. W naszym radio puszczałem muzykę undergroundową, pochodzącą od ludzi, którzy sami ją nam dają. Cały czas dążymy do tego, żeby podpisać umowę z Zykes, żebyśmy mogli puszczać utwory rejestrowalne. Charakterystyka audycji, które prowadzę, to są przeważnie kosmiczne dźwięki, wytwarzane tak, jak prowadził to Mike Oldfield. I jak mówię, troszeczkę klimatu dla bardziej spokojnych ludzi, nie tylko wariatów. Dla mnie jest to bardzo ważne, że jest to radio tworzone w Nowej Hucie i dla Nowej Huty. Cały czas prowadzimy nabór, podczas którego chcielibyśmy uzyskać jak najwięcej nowych twarzy, nowych ludzi, którzy będą mogli stawiać swoje pierwsze kroki, tak jak my w tym radiu. Akte, Venom, Małpa, Fenik, Konrad. Parkour to sztuka poruszania się. Według jednej definicji jest to pokonywanie odległości trasy między jednym punktem A a punktem B w linii prostej. No oczywiście nie jest to zawsze możliwe w mieście, dlatego staramy się mniej więcej pokonywać te przeszkody, które się da. Przeskakując przez nie, wspinając się na nie, wykorzystując różne techniki, które właśnie trenujemy w takim miejscu jak tutaj na miejscówce. Potem spotykamy się na zlotach i tam też wymieniamy się doświadczeniem. I dalej trenujemy, biegniemy przez miasto. Tak materialnie patrząc, to w parkurze potrzebne są tylko buty i w sumie nic więcej. Niektórzy tam uważają, że rękawiczki są bardzo przydatne, takie specjalne, niespecjalne. Rowerowe z jakąś tam skórzaną tutaj powłoką, które mogą uchronić przed zadrapaniami i skaleczeniami. Media częściowo wykreowały mniej więcej taki widok parkouru, że jesteśmy złodziejami i właśnie trenujemy po to, żeby coś ukraść. No mniej więcej film Yamakasi to wykreował, ponieważ tam właśnie była taka sytuacja, że oni byli zmuszeni ukraść tam parę rzeczy. Parkour jest wręcz przeciwnie, nie jest negatywnym zjawiskiem, właśnie nie jest żadnym chuligańskim wybrykiem. On właśnie daje możliwość uniknięcia takich różnych ekscesów, na przykład gdy zaczepiają nas chuligani, to nie będziemy z nimi walczyć, ani bić się, tak jakbyśmy na przykład trenowali sztuki walki, to tak byśmy zrobili, tylko właśnie będziemy mogli w miarę szybko oddalić się, uciec po prostu, uniknąć tej agresji. Potrafię się przełamać, skacząc powiedzmy tam jakąś dłuższą odległość, którą mogę skoczyć fizycznie, ale psychicznie się po prostu boję. Tak powiedzmy za 20 lat nie będę się bał pójść na rozmowę o pracę, która może być bardzo stresująca, ale się jej po prostu nie będę bał. Głośno i wyraźnie. My nazywamy się zespół Teatr I. Ja powiem z kilka lat, taka czułka do góru, bojąc się skutków trzęsienia ziemi i zalania Tokio wodami oceanu, skonstruował kalesony bezpieczeństwa. Wszyscy jesteśmy związani jakoś ze sztuką, szeroko pojętą, tak myślę.
a chyba tak należy nas definiować jako ludzi z pasją. Przechodzimy do tego Domu Kultury, ponieważ w sumie poznaliśmy się tutaj. Tutaj mamy miłą, specyficzną atmosferę i wydaje mi się, że drugiej takiej nigdzie się nie znajdzie. I zawsze chętnie się widujemy. No, poza tym jest też scena teatralna, której nie ma nigdzie indziej i myślę, że też tak naprawdę możemy rozwinąć w jakimś sensie. Zagrać, przed kimś się pokazać, jednak jakoś. No jak do mnie to jest miejsce inne niż wszystkie. Tutaj człowieka traktuje się indywidualnie. Na nasze spektakle przychodzą pewnie głównie nasi znajomi, przychodzi rodzina i przychodzą też czasem takie osoby przypadkowe, które akurat los skierował do naszego teatru i... Myślę, że wszystko da się zrobić, tylko trzeba po prostu chcieć. Trzeba poszukać swojej pasji. Dokładnie. Tak mi się wydaje. A ja myślę, że za mało szukamy. Właśnie. No że każdy też gdzieś tam ma jakąś tą swoją pasję, że... ale niekoniecznie wie, co to jest za pasja i jak ją realizować. A nawet jeżeli wie, jaką ma pasję, to nie zawsze wie, gdzie się ma z tą pasją udać, żeby ktoś z niego wydobył to, co on by chciał powiedzieć, przekazać. Czasem nie wie, że to nie kosztuje. Wydaje się wielu osobom, że za zainteresowania trzeba słono płacić, a to wystarczy sobie wybrać drogę i można rzeczywiście się realizować, nie wydając na to słono.